Pom, 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 to jest program Bonton. Dzisiaj moim gościem jest Magda. Cześć. Porozmawiamy sobie na temat facetów, co nas w nich denerwuje. Będziemy miały szansę się na Was wyżyć. Wiele rzeczy mnie denerwuje w mężczyznach. Kłamstwo, niechlujstwo. Jak kłamią, tak? Jak kłamią, oczywiście, że kłamią. No i tak, tutaj na sądzie pierwsza wypowiedź a propos mężczyzn o niechlujstwie i kłamstwie. Dlaczego nas to denerwuje? Dlatego nas denerwuje niechlujstwo. Znaczy tak, większość kobiet zazwyczaj jest taka dosyć uporządkowana i może dlatego denerwują jakieś wędrujące skarpetki w pokoju, czy coś w tym stylu. Nie wiem, albo mnie to nie denerwuje. No mnie tak samo nie denerwuje, także nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, tej wypowiedzi. A co do kłamstwa, to uważam, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni kłamią, także to też jest troszeczkę przesadzone i przekolorowane. Ale generalnie ale kłamstwo wiesz, jest przebrzydłe. No tak, ale to kobiety są takie zawsze dużo bardziej wyczulone na jakieś takie tego typu rzeczy, także myślę, że to właśnie jest jednym z takich... Po prostu kobiety są wrażliwe, a ci kłamią przebrzydle i po prostu kobiecie się przykro robi w tym momencie. Czyli też chyba nie do końca. No. Kobiety są tak samo przebrzydłe w takich tematach, jak i facetki. Jak możesz, Magda? Tym razem jesteśmy przeciwko mężczyznom, nie mów o nas źle. Dobra, jesteśmy wspaniałe. Są tragiczni. No są. W takim razie sprawdźmy kolejną wypowiedź. Na przykład jak się... no nie wiem, no. Na przykład... No nie wiem naprawdę. I co mi powiesz, czy denerwuje cię na przykład, no wiesz, to mnie nie wiem. Mnie przede wszystkim właśnie na przykład denerwuje, no na przykład... No właśnie mnie też. Jak się, no na przykład. Na przykład, no ale nie wiem generalnie. No ja też nie wiem w zasadzie, aha. Ale na przykład. No na przykład to mnie denerwuje. No na przykład to. Sprawdźmy, w takim razie kolejną wypowiedź. Co mnie denerwuje w facetach? Że nie umieją się domyślać, na przykład. I co jeszcze? I że są niezdecydowani. Powiedz mi, Magda, co sądzisz na temat tego, że faceci nie umią się domyślać? Znaczy to też jest trochę takie przekolorowane i to jest zazwyczaj właśnie jedna z takich głównych pretensji kobiet, że mężczyźni nie potrafią przewidzieć tego, co my tak naprawdę chcemy w jakimś tam konkretnym momencie. Bo ale... my dajemy niby znaki. No dajemy. I wiesz, i mężczyzna powinien się od razu wiedzieć, o co chodzi. Umieć domyślić. Umieć domyślić, dokładnie. No. Ja właśnie, ale... a na przykład mnie to irytuje strasznie. Wiesz, bo to jest coś takiego, że jeżeli my wymagamy wobec siebie jakiejś szczerości, to też powinniśmy być takie bardziej konkretne i też powiedzieć konkretnie, o co nam chodzi, a nie czekać niż... No ale wiesz, jakaś tajemniczość w nas musi być, no nie? Taka nie wiem, no. Tajemnicza, zła królowa. No nie wiem, no. Ja wolę powiedzieć wszystko. A czyli nas znów nie wiesz, widzę. No na przykład nie wiem, no. Tym razem na przykład nie wiem. Zapraszam znowu na miasto. Facety, którzy są aroganccy, nie potrafią się zachować, aha. Na przykład na kolacji, przy stole, w ogóle, kompletnie. No i teraz wyobraź sobie, zapraszasz mężczyznę na kolację, on się zachować nie potrafi, no. Ale co to znaczy konkretnie, że się nie potrafi zachować? No nie wiem, laska. Je rękoma na przykład. Je rękoma. Pizzę jest ręki czy coś, no nie? No właśnie, no to jest obrzydliwe, no, bo wiesz, to się zapapluni się jakoś. To jest takie ohydne. Nie wiem, ja zawsze jem bardzo elegancko. W eleganckich restauracjach. W eleganckich restauracjach. W związku to jest bardzo denerwująca cecha, jeżeli mężczyzna nie potrafi jeść w restauracji. Eleganckiej. Tak, szczególnie tutaj właśnie nie chodzi o pizzerię na przykład. Dlatego KFC na przykład. Tak, dlatego zaprośmy go znów na miasto. Faceta? Alkoholizm chyba najbardziej. Co najbardziej? Nie wiem. Ojejku. Dziękuję w takim razie. Stwierdzić. No zależy od faceta, tak? Każdy no jest inny. No jakieś takie chyba chamstwo. Och, teraz bardzo trudny temat, mianowicie temat alkoholizmu, tego, że mężczyźni piją, palą. No tak, tutaj muszę się zdecydowanie zgodzić, że tylko i wyłącznie mężczyźni są alkoholikami. Tak, to kobiety jest, w ogóle tak, nie piją. Tak, nie znam kobiety, która nie piją. Tak, samo z papierosem też nigdy nie widziałam ani jednej kobiety, tylko ja i wyłącznie mężczyźni. Więc denerwuje nas to. Tak, to jest tak, to jest, tutaj się bardzo, bardzo, bardzo mogę zgodzić z wypowiedzią tej koleżanki. Tak, że po prostu piją tak. I chamscy tak. Jeszcze są przy okazji. Tak, właśnie, może chamsko po prostu piją, po chamsku piją. Bo po chamsku piją. No. Albo po chamsku palą. Zapraszamy tu na miasto. Takie pytanie, co cię denerwuje w facetach? W facetach? Ich zmienność zdania i często to, że nie można zrozumieć, o co im dokładnie chodzi.
widzisz, niektóre kobiety denerwuje to, że faceci zmieniają zdania. Moim zdaniem to my zmieniamy cały czas zdanie. No tak, no to jest prawda. Ale wiesz, kobieta, to kobieta odwraca kota ogonem troszeczkę i tutaj... Tak sama zmienia na być niego zrzut, tak, on biedny, wiesz, naprawdę z oczami kota. Kto wie, może to jest jakaś porzucona, biedna nastolatka i najpierw jej kolega chciał, nie wiem, z nią być, chodzić, poprosił ją przez karteczkę o chodzenie, a później na przykład porwał tą karteczkę. Porwał albo zamazał, nie dał. Albo zamazał, tak. Albo dał innej dziewczynie. O, no. No to też się muszę niestety zgodzić, no. Że zmienność zdania to raczej tak, chyba tak, kobietki. Tak. No nic, zapraszam po raz kolejny na ulicę miasta, żeby dowiedzieć się, co jeszcze denerwuje nasze piękne odpoczanki. Nic. Nic? Nic. Co, fajnie? No, nie, może jedno, że są idiotami. To jest moja ulubiona wypowiedź. Widzisz, dziewczynę nic nie denerwuje, tylko że są idiotami. No wiesz, no bywa, no. No co ja mam tutaj się powiedzieć na ten temat? Idiota, no po prostu to jest taka fajna cecha, wrodzona bądź nabyta, że jest idiotą, no. Jest idiotą i ja idiotów nie znam. Ja też nie. Mam samych fajnych facetów. Idiotami ja tak nie sam. Są. Mimo wszystko. Tak. I ja chciałabym powiedzieć, że to jest najbardziej irytująca rzecz dla mnie, jeżeli facet nie odbiera telefonu. I generalnie, moi drodzy faceci, nie obrażajcie się, podejdźcie do tego programu z przymrużeniem oka, tak jak i my, bo tak naprawdę świat bez Was nie mógłby istnieć i bardzo Was kochamy, mamy nadzieję, że Wy nas też. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Bontonu i przesyłam buziaki jak zwykle. Ode mnie też. Buziaki. Buziaki, słodziaki, peace and love!